Cześć, tu Ernest. W tym filmiku jest ze mną Holm. Cześć, witajcie, ja jestem Holm i dzisiaj wspólnie z Ernestem przedstawimy wam kilka mitów, które następnie postaramy się potwierdzić lub też obalić. Sezon 8 jest pełen nowości i zmian. Naturalnie z taką falą nowych rzeczy do przetestowania pojawia się też dużo ciekawostek, błędów i pytań. Na część z nich odpowiemy w tym materiale. A więc plan jest taki, że najpierw przedstawimy jakieś pytanie lub mit, który następnie sprawdzimy w trybie kreatywnym lub na placu zabaw. W czasie, gdy będziemy sprawdzać te mity, będziecie mogli zagłosować w ankiecie w prawym górnym rogu, jaki waszym zdaniem będzie wynik naszych testów. Okej, okay, już bez przedłużania naszą listę zaczniemy od pytania. Czy da się przykleić czepiaka do kuli armatniej? Witam. No to tak, jesteśmy już kreatywnym i aby sprawdzić ten mit potrzebujemy tak. Na początku potrzebujemy na pewno armaty. Ta armata jest w tych pułapkach. Ja już się nie celuj, już nie celuj. Co? Spokojnie, ja już się wyposażyłem. No spoko, to kto strzela? Dobra, ja będę strzelał. Myślę, że może strzelić, ale za pierwszą próbą nam się na pewno nie uda, jeżeli się da. Troszeczkę wyżej daj, okej? Okay? No dobra, dobra. Może nie tobą. Co? Nie no, się musiałem wymierzyć. Dobra. Okej. Okay. O kurde. Jezus Maria, dobra, to za szybko to leci. Czekaj, to trzeba ścianę zrobić. Kurde. Jakąś podwójną. Bo tak to się niestety no, nie uda, powiem ci. O, dobra, proszę bardzo. Nie w tę stronę. A, myślałem, że wstaniesz na górze. Odliczaj. 3, 2, 1, 0. O kurde. Oj. No. O nie. No i tyle z mojej... Biedne rybcia. A wiesz co, teraz... No, proszę bardzo. Czekaj, ja teraz zrobię sobie parę prób. Celuj po prostu we mnie, troszeczkę nade mnie celuj. Dobra. Może trafię. O, ale nie tobą, proszę. Muszę ustawić. Proszę wyjść. Okej. Okay. To niestety. No, troszeczkę wyżej muszę. Troszeczkę wyżej, no. Troszkę wyżej. Po prostu, żeby celuj nie był nade... Okej. Okay. O Jezus. No, LeBron James może by sięgnął. Nie wiem. Proszę jeszcze raz. Troszkę niżej poprosił. Dobra. Podbiegł. Nie wiem, czy nie przenikło czasem przez to, wiesz? O, dobrze, tak strzelaj cały czas. Cały czas tak strzelaj. Ja to taki losowy, wiesz? Przenika, tak? Stary. Tak, perfidnie przenika. Nie przez środek wleciało. Znowu. No, przykro niestety. Ła! Tym sposobem przechodzimy do następnego mitu. Nie zapomnijcie zagłosować w ankiecie. Armaty rodzą wiele ciekawych pytań co do mechaniki ich działania. Kolejny z naszych brzmi, czy można się wystrzelić armatą na wyspę startową? Jak też już na pewno wiecie, z armat można też wystrzelić innych graczy, jeśli oczywiście są chętni. Z ciekawości sprawdzimy, czy tym sposobem uda nam się przebić przez niewidzialną barierę, która od początku Fortnite dzieli nas od wyspy startowej. Dobra, Hom, ja już jestem na wyspie z bunkrem tutaj. Czekam no, na ciebie. Ale proszę mi most wybudować. Tutaj się nie przewróć tutaj, bo to będzie tak jedna, jak ty się przewrócisz. Ale to ja pcham armatę całą mapę. Także proszę mi most wybudować. No, że wybudowałem, to muszę to drewno zabrać jeszcze z powrotem. O matko. Możesz mnie zauważyć? O, proszę, proszę, Hom, nie spadnij stamtąd. Patrz, gdzie ja wlazłem, dobra, jazda. Tylko nie zniszcz też, nie zniszcz i nie spadnij. Nie, come on, come. Dobra, ja pierdziel, ale się rozpędziłem. Dobra, to ostrożnie, proszę, ostrożnie. Nie, spokojnie, tutaj to już wiesz. Tutaj to już dobra, nie buduję do góry. Dobra, dobra, czekam. Ja pierdzielę. Czekam, Hom. Rzuca. Proszę, że Yeti wziąłem. Nie pasuje skin. Dobra. Nie, wydaje mi się, będziemy bezpieczni. Ta co była. Właśnie też mi tak się wydaje. Myślę, że tam wskoczę bez problemu. Może ona jest po prostu większa troszkę. Choć nie jest większa raczej. Nie wiem. Prawie ci nacisnąłem lewy przycisk myszy. A mam celowane wschody. No witam pana bananka. Dobra. No, witam. W końcu. Ile można było czekać, Hom. Kto chce polecieć? Pierwszy. W takim razie. Z naszej dwójki. To najpierw położę, żeby to nie zniknęło. I tutaj trzeba postawić ścianę. W tą stronę będziemy lecieć. Jeżeli chodzi o to. Dobra, to ja mogę pierwszy stary polecieć. Dobra. Jak myślisz? Myślę, że przywalę w ścianę, wiesz?
tak? Tak. Ale dobra. Mam nadzieję, że polecę. Dobra, daj jak najwyżej. O kurde. Co się stało? O kurde. Zjadę jest. Proszę mnie nie kierować. Czekaj. Dobra, ura. Jak najwyżej, stary. 3, 4. O! Jak gdzie ty poleciałeś? Jak ty poleciałeś dziwnie? What? Kurde. Dawaj, próbuj teraz ty. Dobra, dawaj, uwaga. Co się zniszczyło się? Do drugiej jeszcze nie przywieziemy chyba. No ale chyba, no nie da się. Niestety. Nie da się, jest niewidzialna ściana, która broni. A nie jest tutaj po prostu, bo tak szybko poleciała, że nie skapnąłem się. Jest niewidzialna ściana, która broni. No niestety, to niewidzialna ściana jest nie do przebicia. Co robisz, że na tym przypuszczę? Dla siebie. I dobrze wszystko wyglądało, jakbyś tam leciał. O, bananek przyleciał. No niestety, ta bariera jest nie do obejścia zwykłymi narzędziami na wyspie, ale to nie wszystko w tym wybuchowym temacie armat. Czy byliście kiedyś ciekawi, co się stanie, gdy uderzą siebie dwie kule armatnie? To jest jedna z tych rzeczy, które musieliśmy sprawdzić. W tym celu udaliśmy się do trybu kreatywnego. Dobra, to teraz musimy sprawdzić, co się stanie, gdy uderzą się dwie kule. Jeśli cokolwiek ma się stać. I... No to będzie, mam nadzieję, że to będzie proste do sprawdzenia, bo niestety zauważyliśmy, że kiedy próbowaliśmy przyczepić czepiaka do kuli armatniej, to zauważyliśmy, że te kule jakby lecą w losowe miejsce lecąc, nie? Aha, kompletnie tak losowo. Nie lecą prosto jak wycelowałeś, tylko czasami troszeczkę w lewo, troszeczkę w prawo. Dobra, jak mówiłeś, to ja tor wybudowałem. O. I strzelamy w okienko. Dobra, okay. Jestem gotów. Ja kulami też? Strzelamy, tak? Okej. Okay. No. To dawaj. 3, 2, 4, 1. Jeszcze raz, no. To licz. Proszę liczyć teraz, nie, ja już się zestresowałem. Dobra, to na 0. 3, 2, 1, 0. O niestety, perfidnie przeleciały przez siebie. Perfidnie. Serio? Jeszcze raz, dawaj. No tak, perfidnie. 3, 4, no niestety. Ale jakie słabe. Myślałem, że wybuchną, albo coś. Można wywnioskować, stary, że tak samo jak było z czepiakiem, to jest po prostu... To nie jest nawet tekstura, która leci, tylko to jest animacja. Nie ma hitboxów po prostu. Tak. Niestety. Proszę to naprawić. A co się stanie, gdy uderzy się wystrzeleni gracze? Przekonajmy się. Dokładnie. A to trzeba nowe pułapki postawić. Dobra. Tak samo. Mhm. Na poziomie liny. Już chodzę. Jak myślisz, co się stanie? Mam nadzieję, że w siebie uderzymy, ale no zobaczymy. Dawaj, podliczaj. To na 0. 3, 2, 1, 0. Uuu! Biedna ściana. To chyba ściana urwała, wiesz? Nie wydaje mi się. Szczerze. A czekaj, zróbmy bez ściany. Jeszcze jestem nakierowany, także możesz odliczać. Dobra. To 3, 2, 1, 0. Tak! O! Ej, zarąbiście! Nice! Jak się uderzymy, to po prostu się zatrzymujemy i zapewne... Już miałem małe wątpliwości co do tego. A ty? I teraz pytanie, czy dostajemy damage. Wiesz co, spróbujmy raz jeszcze, tylko ja zmienię drużynę. Dobra, to dobry pomysł. Okej. Okay. Dobra. Cześć, Onesie. Telefonu. Dobra, jestem gotów. To też na 0. Okej. 3, 2, 1, 0. O, zabiłem cię! Dobra. Patrz, posyła holmyty do Królestwa Neptuna. Tak się zabija właśnie. Pięknie. Nie miałem powiedzieć o tym. I wiesz co jeszcze zauważyłem? Że po prostu wyleciałeś jako pierwszy i dostałem dlatego damage, bo leciałeś dłużej. Jak ja bym wyleciał jako pierwszy, to zapewne ty byś zginął. Dobra, starczy o armatach. Przechodzimy już do ostatniego mitu, a brzmi on. Co się stanie, gdy wjedziemy jakimś pojazdem do wulkanu? Gdzie ty poleciałeś? Wiesz co, ja poleciałem pokłada, bo a ty pokład stoi. Gdzie? No tutaj, na górze, postawiłem. A, no tak, dobra. Lecę. Wow. No teraz się przypomniało. Stoi obok. No zapomniałem o nim. Wspaniale. Jak myślisz, co się stanie tym razem? Mam nadzieję, że nas wyrzuci akurat z składami, z pojazdami. Wjeżdżamy w tym samym momencie, czy nie? Tak, no. Dobra. Na 0. To 3, 2, 1, 0. O, co? I ja spadłem na dół. What? Co? A to działa tak samo jak jak ta trampolina z 6, co nie? Jakby na moim kładzie przynajmniej. Ja nie wiem. Zresztą mi wszedłem i poleciałem do góry. Czekaj, ja też zobaczę. A teraz to zobaczę, na dół też lecę. O, poleciałem! What? I utknąłem! Zobacz, widzisz, gdzie jestem? Zobacz. No, widzę.
Nie mogę wyjechać. Kurde, to jest dziwne. O, nie, miejsce i wyskoczyłem. Raz nas wypycha, raz nie. Rzeczywiście, zobacz, to znowu poleciałem. No to tak no stary... To się, to ja nie wiem. Jakieś niesystematyczne to jest. Trochę tak. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Ja ci macham, a ty mi jak pokazujesz? No przepraszam, bo nie trafiłem, bo mam obok. Chcesz się pożegnać, Holm? Ktoś może powiedzieć moje pożegnanie? I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.